jesteśmy znowu w podróży. Jak zwykle. Trochę to trwało, ale już dotarliśmy. Jesteśmy na Krecie, w miejscowości Petramare. Tak wygląda nasz pokoik. Jedno łóżeczko, tutaj drugie, trzecie, tak żeby cała rodzina tutaj się ogarnęła. Tutaj jest jakieś wyjście na balkon. I taki widok. Chyba daje radę, co dziewczyny? Pięknie. No i słuchajcie, zwiedziłem też jeszcze łazienkę. Zobaczcie sobie tutaj. Łazieneczka, prysznic. No i dostałem lekkiego mindfucka. Bo gdzie jest sedes? Kurczę, nie ma. Ale tutaj są jakieś ukryte dodatkowe drzwi. Dobra, jakieś lekkie odświeżenie i śmigamy zobaczyć, jaka tutaj grecka kuchnia jest, jakie są potrawy. No i trochę sobie tutaj popróbujemy różnych dań. Tutaj zobaczcie, jest jakiś taki czosnek pieczony, kalmarki, bataty, ziemniaczki, jakieś tutaj sardele. To wydaje się, że to są gołąbki w liściach winogron, szparagi i jagnięcina. Próbujemy. Słuchajcie, po 90 dniach zrobiłem sobie lekką dyspensę, bo chciałem spróbować lokalnego domowego wina. A teraz zabieramy się za deser. No i jak jesteśmy w Grecji, to nie może zabraknąć baklawy. Wziąłem sobie tutaj trzy rodzaje. Jest ich dużo, dużo więcej. Jakiś taki mus melonowy. I to nie wiem, co to jest, ale zaraz będę próbował. Baklawa to jest jakaś beza, ale ona jest mega miękka. I to jest tiramisu. Dobra. A ty co masz do mi? Jakieś ciasto, ten deserek i baklawę. Powiem wam, że na nowo odkrywam baklawę. Cudo, cudo. Genialne żarcie, genialne desery tutaj są. Coś czuję, że wrócę plus 5 kilo do przodu. No, już jest ciemno, ale robimy jeszcze leciutkie rozpoznanie tutaj po hotelu. Widzicie fajne baseny dla dzieciaków, ale jest tutaj też basen Infinity. Pewnie go pozwiedzamy jutro, pojutrze. Także idziemy robić dzisiaj jeszcze rozpoznanie. No i chyba są jakieś animacje dla dzieci. Ram zam zam. To jest chyba ten basen Infinity, coś mi się zdaje. I genialny zapach morza, Morza Śródziemnego. A, i zapomniałem wam powiedzieć, gdzie jesteśmy. Jesteśmy w miejscowości Jara Petra, w hotelu Petra Mare. Czuję się jak na kempingu we Włoszech. Mega, mega. No co, dziewczyny, idziecie tańczyć? Nie. I Macik? No, kempingowy. To samo było, co? Tak. Mieliśmy iść zobaczyć jeszcze tam na mostek przy basenie Infinity, ale Dominika mi właśnie przypomniała, że w zeszłym roku, jak chodziłem po takich mostkach, to się kurde stopnie pode mną załamały, więc aż strach. Jeden stopień, no tak.
Księżyc, morze, basen Infinity, zajebioza. A tam jeszcze jest jakiś taki bulwar, jakiś taki deptak, na który pewnie pójdziemy jutro. I nic się pode mną nie załamało. Ani mostek, ani schodki, bo w sumie tu nie ma schodków, tylko jest taka równia pochyła. Tam mamy animację. Tu mamy stoły bilardowe i ping-pongowe. Takie zabawy do gry, piłkarzyki. No i tutaj bar, jedzenie, picie lokalne, domowe wino, białe, czerwone, piwo, no i różne inne driny. No i sam hotel. No i zadowolone dziewczyny. Zakaz rezerwacji leżaków. Dobrze. No i tutaj jakieś kapelusiki greckie. Pewnie z jakimś wrócę, nie wiem czy akurat stąd, czy skądś indziej, ale na pewno coś wezmę. No i się tutaj skusiliśmy. I ja, i Domi. Kurczę, morze mamy tak naprawdę 20 metrów od balkonu. Dobra, śmigamy jeszcze na dodatkowe rozpoznanie, ale już bez kamerki. Także dzisiaj się z Wami żegnam i do zobaczenia w następnym odcinku z Grecji.